Czym jest świat marzeń sennych? Jakich narzędzi potrzeba, by zbadać tę dziedzinę nauki? Jakich środków teatralnych, muzycznych czy obrazowych użyć, by do nich dotrzeć? Odpowiedź na te pytania próbują znaleźć twórcy spektaklu Fazerem Face w białostockim Teatrze Lalek. Przedstawienie powstało w ramach współpracy trzech instytucji. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl, który jest wynikiem współpracy międzynarodowej pomiędzy grupą niemiecką Westflügel oraz grupy Konsidencja pochodzącej z Polski, z Białegostoku oraz teatru naszego BTL, białostockiego Teatru Lalek. To jest przedstawienie, w którym staramy się poszukać czegoś na temat fazy REM. Jest to faza, w której gałki oczne szybko się ruszają przed obudzeniem. To bardzo aktywna faza. W sposób artystyczny próbujemy zrobić pewien rodzaj badań nad tą fazą snu. Jest to wynik bardzo długiej pracy, intensywnej, polegającej na ciągłych poszukiwaniach, polegającej na ciągłym, intensywnym szukaniu i zagłębianiu się w temat snu, ale nie snu pojmowanego jako odzwierciedlenie tego, czym jest marzenie senne, a bardziej ze strony naukowej. To znaczy zapraszamy Państwa na spektakl, który będzie odzwierciedlał poszukiwania stricte niemalże naukowe, przemieszane jeszcze z poezją wynikającą z magii sceny, toczące się wokół fazy REM, czyli momentu, w której właśnie nasz mózg ma te marzenia senne, które trwają określoną ilość czasu. Oczywiście będzie to dodatkowo jeszcze informacja naukowa, także jest to w pewien sposób edukacyjne przedsięwzięcie. Mamy do czynienia z fantastycznym specjalistą, lalkarzem, który żyje teatrem. Nie jest to ze strony niemieckiej teatr instytucjonalny. W związku z tym mamy do czynienia z osobami, które żyją dla teatru. Jest to w związku z tym również bardzo dojrzała wypowiedź. Wiedzą, czego chcą. Poszukują, nie zadowalają się drobnostkami albo powierzchownymi rozwiązaniami. W związku z tym być może jest to spektakl za trudny i zbyt skomplikowany dla rodzin z dziećmi, ale na pewno osoby w wieku młodzieżowym oraz osoby dorosłe będą zadowolone i każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie występują Łucja Grzeszczyk, Samira Lechman, Dagmara Sowa, Paweł Chomczyk, Michał Jarmoszuk, Robert Wos oraz Stefan Węzel.